No i z techniką tak jest, że cuda się zdarzają, bo nie tylko słychać, ale jeżeli Państwo na YouTubie, na kanale Radia Wnet oglądają transmisję z poranka, to też widać Ryszarda Czarneckiego, europosła, polityka Prawa i Sprawiedliwości, który jest w Stambule. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się słuchaczom Radia Wnet z dawnego Bizancjum, dawnego Konstantynopola, który do drugiej połowy XV wieku był chrześcijański, a teraz jest to Stambuł albo Istambuł. To pytanie w takim razie, spotykał pan polityków tureckich, pewno zadawał pan im pytania na temat wojny na Ukrainie, na temat ich postawy, na temat polityki prezydenta Erdogana i co z tych rozmów wynikało? No, przede wszystkim to, że Turcja jest dumna ze swoich dronów Bayraktar, które odegrały bardzo istotną rolę z punktu widzenia obrony naszego wschodniego sąsiada przed rosyjską agresją. Te tureckie drony Bayraktar były skuteczniejsze niż drony izraelskie, które były na wyposażeniu armii rosyjskiej, przypomnę, w pierwszych tygodniach i miesiącach wojny w Europie Wschodniej. A Turcja również odgrywa i pewnie będzie odgrywać istotną rolę w tych próbach negocjacji pokojowych. Przypomnę, że to właśnie w Turcji, w mieście Antalya, podczas Antalya Diplomatic Forum, w którym zresztą uczestniczyłem, w zeszłym roku doszło do pierwszego spotkania ministrów spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Ławrowa i Ukrainy, Dmytro Kuleby. No a potem właśnie pod parasolem Turcji i ONZ-u, ale w Turcji w sensie miejsca negocjacji, miały miejsce skuteczne rozmowy odnośnie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy, który to eksport dla Ukrainy ma niesłychanie istotne znaczenie ekonomiczne, a z kolei ma bardzo znaczący, z punktu widzenia wielu krajów afrykańskich czy azjatyckich, bo jego brak zboża z Ukrainy automatycznie zwiększał to bardzo groźbę głodu w tych krajach. Także tutaj Turcja odgrywa rzeczywiście sporą rolę. Ścigała się trochę z Izraelem w pierwszych tygodniach wojny, gdy chodzi o to, kto ma te rozmowy pokojowe inicjować i na czyim terytorium to ma być. Turcja ten wyścig wygrała. Natomiast no, teraz Erdogan właśnie dlatego, że jest akceptowany przez obie strony, stara się tak trochę balansować, ale jest faktem, że pomoc militarna czy też przekazywanie, transfer uzbrojenia tureckiego do Ukrainy cały czas ma miejsce. Patrzy pan na tą część szklanki, która jest do połowy pełna, ale też jest szklanka turecka do połowy pusta. Chodzi o rozszerzenie NATO o Szwecję i o Finlandię. Postawiła Turcja warunki Szwecji. Premier Szwecji powiedział, że te warunki są nieakceptowalne. Co dzieje się z procesem rozszerzenia NATO? Czy takie pytanie też pan miał okazję zadać politykom tureckim? Od początku twierdziłem, że zastrzeżenia Turcji, podobnie jak Węgier, bo to jest drugie państwo, które zgłasza swoje uwagi czy wątpliwości, ma charakter, uwaga, taktyczny, czasowy, a nie strategiczny. Ankara nie będzie blokować akcesu Sztokholmu i Helsinek do paktu, do organizacji paktu północnoatlantyckiego. Natomiast będzie chciała coś ugrać dla siebie, ponieważ polityka zagraniczna nie jest taka zerojedynkowa, jak czasem się w Polsce wydaje, i no, niektóre kraje coś chcą dla siebie uzyskać przy okazji niejako. Jako przypomnę, akurat to dobry przykład dla Polski, nie chodzi o NATO, a chodzi o EWG, Unię Europejską, kiedy to Polska podpisywała układ stowarzyszeniowy ze wspólnotami europejskimi, to było już 3 dekady temu, no to wówczas Hiszpania zablokowała wejście, nie tyle wejście do Unii, ale wejście w życie układu stowarzyszeniowego.
między nami a Wspólnotami Europejskimi, ale także Węgrami, a Unią i Czechosłowacją, wtedy jeszcze istniejącą, 1991 rok, do Wspólnot Europejskich, ponieważ no, Hiszpania chciała uzyskać dla siebie poszerzenie akwenów połowowych dla swoich rybaków, a 5 lat wcześniej podpisała niekorzystny z tego punktu widzenia dla siebie umowę akcesyjny z EWG i chciała to skorygować i to jej się udało, ten szantaż jej się udał. Podobny mechanizm, coś za coś, występuje w przypadku Turcji w kontekście poszerzenia NATO. Być może patrząc i wyprzedzając 100 lat w przód, pan poseł ma rację, natomiast akcesja została zaakceptowana na szczycie w Madrycie. Upłynęło od tego czasu 7 miesięcy i nic. Parlament turecki się nie wypowiedział. Sprawa jest zawieszona na kołku, a czas jest czymś bardzo ważnym w tej chwili. No, tak, tylko że jest też kwestia tego, że polityka zagraniczna to jest granica dwukierunkowa. To znaczy Ankarze, która ma problem z Kurdami, nie podoba się, że rządy w Szwecji, Finlandii nie tylko akceptują, ale wręcz wspierają według władz tureckich działalność organizacji kurdyjskich, emigracyjnych, które z kolei wspierają Kurdów w Turcji. No, wiemy, że Kurdowie w walce o autonomię czy niepodległość byli sprawcami różnych ataków terrorystycznych w Turcji. No, stąd też ta sprawa jest takim hot potato. No, jest problemem, nie ma co ukrywać, w tych relacjach między Ankarą a państwami skandynawskimi. I o to tutaj chodzi tak naprawdę. Tu jest pies pogrzebany, gdy chodzi o nie tyle decyzję strategiczną, która zapadła. Nie ma pytania, czy Ankara się zgodzi na poszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię. Jest pytanie, kiedy się zgodzi. Ma pan rację. Czas jest czynnikiem istotnym, natomiast no, rozumiem, że Ankara oczekuje tych pewnych ustępstw i może także amerykańskiego nacisku na Szwecję i Finlandię, żeby te ustępstwa te państwa uczynił. Ale powiedział pan, Ankara ma problemy z Kurdami. Można by było odwrócić. To raczej bombardowane miasta kurdyjskie mają problemy z Ankarą. Bycie bombardowanym przez sąsiada nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, jakie może się jakiemukolwiek narodowi przydarzyć. Kurdowie, jak wiadomo, mieszkają w kilku państwach. No, akurat administracja turecka ma dobre relacje z Kurdystanem, a więc częścią Iraku. Jego prezydent przyjeżdżał do Ankary, był oficjalnie witany. Natomiast oczywiście pełna zgoda. Turcja ma przede wszystkim problemy z wzajemnością z Kurdami mieszkającymi w samej Turcji. Jest to problem być może nierozwiązywalny. Kurdowie to największy naród świata obok Tamilów na Cyrylu i na Sri Lance, który nie ma własnego państwa. No i rzeczywiście tutaj ta cała sytuacja przypomina troszeczkę konflikt izraelsko-palestyński, który się ciągnie no, w tej chwili dekadami i jego rozwiązania nie widać. Jak pan się czuje w momencie, kiedy wsiada pan na jeden ze statków i przepływa przez Bosfor na drugą stronę i czy był pan i ma pan zamiar być w Adampolu, czyli w tym Polonesko, czyli w tym najsympatyczniejszym miejscem z naszego punktu widzenia w Turcji? Już byłem, to bardzo historyczne i bardzo szczególne miejsce. Adampol, tak na cześć Adama Mickiewicza, może nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą, czy wszyscy pamiętają. Silna polska wspólnota, datująca się no, po XIX wieku. Część Polaków tam też wymigrowała potem na przykład do Stanów Zjednoczonych czy do Australii, ale część mieszka, no, mają polskie nazwiska, niektórzy z nich mówią po polsku. Ja w Adampolu Polonezkoj, dobrze pan to określił, to jest turecka nazwa, byłem. Robi to duże wrażenie, a co do tego przemieszczania się z części azjatyckiej i tureckiej, przypomnę, że Turcja to takie typowe, trochę jak Rosja, państwo euroazjatyckie, ale w sensie
geografii i statystyki, to tylko bardzo niewielka część jest na terytorium starego kontynentu, czyli Europy, no to można udać się tam mostem albo też takim wiaduktem, przepraszam bardzo, takim tunelem, proszę zobaczyć, tunelem, który jest, ja wczoraj nim właśnie jeździłem, teraz gdzieś specjalną opłatę i wtedy się przemieszcza taki osobnik jak ja, przemieszcza się dużo szybciej, bo jest niezależny od tego olbrzymiego korku w tym blisko 20-milionowym mieście, jakim jest Stambuł. To jest 20-milionowe miasto, ale mam wrażenie, że jakiś kogut w okolicach pana posła jest, bo słyszymy, że pieje. To u pana czy u nas? Wydaje mi się, że to w naszej ojczyźnie pieje, bo ja to koguta nie słyszę. Słychać tutaj muezinów o 6 nad ranem, którzy regularnie tutaj wzywają wiernych do modlitwy i ich słychać. Jak ktoś ma wrażliwy sen, no to rzeczywiście muezin wzywający do modłów, do Allaha budzi, no ale ja koguta tu nie słyszę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kogut niezgody, bo na krakowskim przedmieściu nie ma kogutów, panie pośle. Cóż, w takim razie ten kogut jest może gdzieś między Polską a Turcją. Międzyplanetarny kogut. A przypomnę, że kogut to jest symbol Francji, więc być może jakiś francuski wątek tu się pojawia. Przegraliśmy wczoraj z Francją w pierwszym meczu na Mistrzostwa Świata. Minimalnie to są mistrzowie olimpijscy, więc ta porażka raczej pokazuje pewien power polskiej drużyny. Gramy w tej chwili ze Słowenią. W sobotę, w poniedziałek z Arabią Saudyjską. Celem polskich piłkarzy ręcznych jest bycie w pierwszej ósemce, a przypomnę, że w tym wieku polscy piłkarze ręczni zdobyli raz tytuł wicemistrza świata i dwukrotnie brązowe medale. Ponadto mają w swojej kolekcji medal olimpijski. Dawno, Montreal 76 rok, ale byli niedawno w Rio de Janeiro, byli w pierwszej czwórce i przegrali mecz o finał z Duńczykami dopiero po dogrywce. Więc piłka ręczna to dyscyplina numer dwa, gdy chodzi o sporty zespołowe w Polsce, po siatkówce, przynajmniej gdy chodzi o osiągnięcia. Przecież ostatnio koszykarze ich ścigają, bo wreszcie do pierwszej czwórki Mistrzostw Europy i pierwszej ósemki Mistrzostw Świata. Podziwiam pamięć pana posła do takich szczegółów i detali, ale ten kogut przypomniał o czymś innym, że za chwilę Kronika Paryska i Piotr Wit, a my żegnamy Ryszarda Czarneckiego, europosła, polityka Prawa i Sprawiedliwości, który Teşekkür ederim, jak mówią Turcy, czyli bardzo dziękuję.